To już była kolejna, 12. edycja międzynarodowego turnieju Caban Cup, jak zwykle rozgrywany w styczniu. W tym roku zjechało się do nas aż 24 drużyny z całej Polski. Mieliśmy też jedną drużynę z zagranicy, zaprzyjaźnionego z miasta Zlin z Czech. Jak co roku mamy spore zainteresowanie tym turniejem. Turniej jest znany już w całej Polsce. Ja myślę, że dobra organizacja i dobry poziom oraz spora ilość meczów powoduje to, że drużyny tutaj chcą do nas przyjeżdżać. W tym roku było tak, że już dwa miesiące przed turniejem mieliśmy listę zamkniętą. My możemy robić tylko turniej na 12 zespołów danej kategorii, ponieważ ogranicza nas hala sportowa. I tak jak mówię, dwa miesiące temu mieliśmy listę zamkniętą, musiałem aż 6 zespołom odmówić nawet udziału, bo zgłosiły się troszkę za późno. Graliśmy od piątku do niedzieli, praktycznie całymi dniami były tutaj zawody na hali w Chrzanowie i w Libiążu. Jeżeli chodzi o poziom, to tak jak mówiłem, jest bardzo wysoki. Przyjechały do nas drużyny z całej Polski i to jedne z lepszych ze swoich województw, bo mieliśmy tutaj mistrza województwa śląskiego, podkarpackiego, lubuskiego, przyjechała nawet drużyna z województwa pomorskiego, UKS Libusz. Oni byli tutaj u nas pierwszy raz i też oni, z tego co wiem, 2 lata temu uczestniczyli w Mistrzostwach Polski, czyli byli jak gdyby w czołówce swojego województwa. W młodszej kategorii wygrała Świdnica, pokonując w finale Kusy Kraków, natomiast w kategorii Młodzik Pogoń Zabrze ograł Kusego Kraków. Natomiast jeżeli chodzi o wynik naszych zespołów, no to myślę, można być zadowolonym. Młodsi chłopcy, czyli rocznik 2005, zajął 5. miejsce w stawce 12 drużyn, natomiast młodzicy, czyli rocznik 2003, 3. miejsce. W młodszej kategorii mieliśmy 2 zespoły, można powiedzieć, bo był tutaj zespół Pemo Strzebinia, tam prowadzi zajęcia Paweł Rokita, jak gdyby robi nabór dopiero w Trzebini i próbuje tam propagować piłkę ręczną w tym mieście. No jak widać, udało mu się zebrać sporą ilość dzieci i ten zespół dopiero się uczy i zajął bodajże 9. miejsce w turnieju. Natomiast Pemo Chrzanów prowadzi Katarzyna Skinderowicz i chłopcy zajęli tutaj 5. miejsce też po dobrych, myślę, meczach, dobrych wynikach i tak jak mówię, w bardzo dobrej stawce. Starszą drużynę ja prowadzę, to jest zespół rocznik 2003 i też jestem zadowolony z tego wyniku, ponieważ te pierwsze 2 zespoły, myślę, były jak na razie poza naszym zasięgiem, są troszeczkę lepsze, a pokonaliśmy w meczu o 3. miejsce Anilany Łódź, także też tutaj renomowany i dobry zespół. Po to robimy ten turniej, żeby zabierać potrzebnego doświadczenia, ogrywać się, popularyzować tą dyscyplinę, no i w przyszłości, żeby to owocowało przede wszystkim w rozgrywkach ligowych, jak też w innych turniejach, na które jeździmy po całej Polsce, no i organizujemy tutaj w Chrzanowie.